Istnieje duży opór ze strony urzędników gminnych na pozwolenie, na to, żeby pozwolić zwierzętom, psom chodzić bez smyczy. Wyrok do czasu uchylenia prawa i wtedy mnie uniewinnić, ponieważ po skazaniu mnie ja będę miał prawo do dochodzenia zadośćuczynienia. Po pierwsze dlatego, że walczę ze zjawiskiem wykluczenia zwierząt z przestrzeni publicznej, które w Polsce jest na porządku dziennym, natomiast w starej Unii nie istnieje. Można wchodzić tam ze zwierzęciem wszędzie, za wyjątkiem sklepów spożywczych. Nawet można karmić psy w lokalach gastronomicznych i inne zwierzęta domowe i jest taki obowiązek. U nas też to prawo unijne istnieje i na przykład restauratorzy przestrzegają go. Można w Szczecinie wejść do restauracji czy do baru i psa nakarmić. Niektórzy prokuratorzy i sędziowie nie uznają tego prawa. Zachowują się tak, jakby budynki użyteczności publicznej, w tym przypadku gmach sądu, były ich prywatną własnością. Zapominają o tym, że to jest własność publiczna. Ja jestem tak samo współwłaścicielem tego budynku, jak sędzia i Kowalski na ulicy. Straż Miejska zatrzymała mnie w tramwaju za wejście z psem bez smyczy i bez kagańca, ponieważ od stycznia ustawa o ochronie zwierząt pozwala na to, ale uchwała Rady Miasta jeszcze nie. Straż Miejska w przeciwieństwie do policji jest znana w Szczecinie z nienawiści do zwierząt. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich strażników. W Straży Miejskiej istnieje zorganizowana grupa przestępcza, która ma na celu mandatowanie dla utrzymania własnej działalności, bo wiadomo, że Straż Miejska częściowo utrzymuje się ze wpływów mandatów. Mam nadzieję na sprawiedliwy wyrok. Ja też panu powiem tak, Niemcze prawo to jest święta też. Święte dla policji. Nikt się nie odważy. Dziękuję panu za życzenie. Chodzi mi o to, żeby ludzie wiedzieli, że zwierzęta mają prawo funkcjonować w przestrzeni publicznej. Nie chodzi o to. Nie, nie, mam porozmawiać z panią sędziną na temat przepisów. Ciao. Zostawi pan tak psa? Tak. A czy ona może przejść na to do czytania wyroku? Pana obwinionego o umożliwienie psu bycia na rozprawie, sąd odwołał się do, przeanalizował argumenty podawane przez pana obwinionego, przeczytał również szereg pism, które pan obwiniony na poparcie swojego wniosku złożył i przewodnicząca po wysłuchaniu argumentów obwinionego zarządziła nie uwzględnić wniosku pana Miłosza Woźniaka o wpuszczenie na salę rozpraw psa, albowiem niezależnie od uregulowań uchwały Rady Miasta Szczecina z dnia 16 października 2007 roku i z dnia 24 października 2011 roku obecność psa na sali rozpraw jej zdaniem zakłóci spokój i porządek rozprawy, nie zachodzą zaś okoliczności przewidziane w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które zezwalają osobom niepełnosprawnym na obecność miejsca użyteczności publicznej z psem przewodnikiem. Także na dzisiaj przykro mi bardzo, nawet kolejny termin rozprawy nie zostanie wyznaczony do czasu rozpoznania wniosku pana obwinionego przez panią przewodniczącą. Dziękuję. To wszystko, co pisał, gdzie mogę się oddalić? Tak, proszę pana, jak będzie wyznaczony termin rozprawy przeze mnie czy przez innego sędziego, to wtedy... Mam nadzieję, że przez wysoki sąd. Przysługuje zażalenie? Nie. Do składu orzekającego generalnie na zarządzenia przewodniczącego przysługuje zażalenie, ale u nas jest skład orzekający jednoosobowy, więc... Tutaj był problem, bardzo proszę opatrzyć pani. Nie uchwalamy tego dobrego.
Dziękuję.